379 307, także umawiajmy się. 512 379 307 to był Grodzisk Wielkopolski. Umawiajmy i się. I następne miejscowości przyjajmy to będzie sobie. Iława. Pomagajmy sobie. To będzie Konin ze sobą, a i nie przeszkadzajmy, bo tutaj ta Polski, Litka, co tu się działa, parafia to nie dość, że poczęcia na nie jest misjonarką, nie jest świętą, nic dobrego w życiu nie robi, a jeszcze przeszkadza. Pani podała dwa telefony, to komórkowy to i stacjonarny. Komórkowy 505 diabła. 045 879. Powtórzę, 505 045 879 i stacjonarny w Iławie u pani Stefanii 89 648 57 33. 89 musicie państwo widzieć, że ta linia to się wywodzi. Tych, co tak kamieniami ciskali, rzucali w Magdalenę, to się wywodzi prosto od czasów Jezusa. No to Jezus powstrzymał. Jezus powstrzymał, proszę państwa. Telefonicznie pani Irena podała telefon. Jezus powstrzymał. 578 456 720 578 456. Mamy telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam ojca serdecznie, dzwonię z koła Radia Maryja z Krakowa, z parafii świętego Jana Chrzciciela. Zapraszamy dnia 13, to jest przyszły poniedziałek, o godzinie 18.30 na comiesięczną mszę świętą w intencji Radio Maryja i wszystkich dzieł powstałych no w właśnie. Radiu. W dniu 10 lipca. Zapisy tak, umawiajmy się. Lub u mnie, Elżbiety, po wieczornej mszy świętej. Telefon do mnie. Także umawiajmy się. Tak. 558 tak. 161 pani Elżbieta. A w wieczorną przecież proszę państwa. Teraz linia Mysia jest w Warszawie, ale musimy pamiętać, że skąd się wywodzi ta linia Mysia? Skąd ona się wywodzi? Kto to tak uczył, proszę państwa, kamieniami rzucać w Magdalenę? No dzisiaj też, jak jeszcze z czasów Wałęsy mówią, że Wałęsa potrafił na ambonę wejść i mówi, że na tego głosować, na tego głosować, na tamtego głosować. A potem idą na ulicę 11 listopada z kamieniami, proszę państwa, w policję, przedstawicieli państwa. No to kto to robi? No to kto to robi? Przecież w czasie, kiedy tutaj nie ma świadków Jehowy, nie ma świętych żadnych, ani ewangelików, bo to nawet nie jest Anglia. Ewangelia to w śmietniku jest, na bruku, pod pałacem kultury Stalina i Lenina ateistycznym, na drzewach, na krzakach, no to kto to robi? Kto to robi? No przecież ewangelicy by tego nie robili. Także jak ktoś nie wie, w jakim kraju jest, to przecież wiadomo, że w Polsce. Wiadomo, że w Polsce jeszcze podają czas Polski. W Polsce minęła godzina. W Polsce minęła godzina. Pan Stanisław 18. Także no, tu od wczoraj ta Litka leży, pieprzy głupoty, jedzenia nie ma, nie skombinuje sobie jedzenia, jest głodna, że nawet tu jakiś chleb wyjada nam. No tacy są, proszę państwa, jak na sług diabła przystało, to żeby sprzyjać, żeby pomóc, żeby działać dla dobra sprawy, to raczej jeszcze im przeszkadzają. I się pyta, takie głupoty. Ja mówię, ja jestem teraz zajęta. Ja nie weszłam z tobą w dyskusje jakieś takie, tylko po prostu jestem zajęta. Dupy mi nie zawracaj. Także proszę państwa. Litka Lipska, nie? Bo to dwie tony waży. Mamy tutaj laleczki, nic nie ważące, proszę państwa. Laleczki, nic nie ważące. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis.
Czytają Halina Łabonowska, Jerzy Zednik. Winicjusz, który był także przesądny, spojrzał na Petroniusza z nagłym, ogromnym niepokojem. Jeśli Ursus nie mógł mieć ludzi do pomocy i nie mógł sami jeden porwać, to kto ją porwał? Lecz Petroniusz począł się śmiać. Widzisz, rzekł, uwierzą, skoro i ty już na wpół wierzysz. Taki jest nasz świat, który drwi z bogów. Uwierzą i nie będą jej szukali. A my tymczasem umieścimy ją gdzieś daleko od miasta, w jakiejś mojej lub twojej willi. Jednakże kto mógł jej pomóc? Także musimy wiedzieć, skąd się to, proszę państwa, ciskanie kamieniem wzięło. Od czasów Magdaleny nawet. Wcześniej też, ale to co znane, to co możemy powiedzieć. Rzuca, na przykład chce ręką rzucić. Nie ma kamienia, no ale chciała. Prawda? Nie zabiła, ale chciała. I to się na sądzie liczy, proszę państwa. Nie zabiła, ale chciała. Którejkolwiek z naszych świątyń ofiarowała naszym Bogom. Oskarżamy ją nawet. Także proszę państwa, obcy bogowie, Żydzi kiedyś kłaniali się obcym bogom, Baalowi, Molochowi, dzieci swoje w ofierze składali, bo oprócz tego, że oni wyznawali Boga Jahwe, no to uprawiali przecież bałwochwalstwo. No. A my nie powinniśmy się wdawać w bałwochwalstwo, gdyż cnota jej jest znana. A nieprzyjaciółka rodzaju ludzkiego nie obchodziłaby się tak z niewolnikami. My nie powinniśmy się wdawać w bałwochwalstwo, proszę państwa. W żadnym domu nie obchodzą się z nimi tak jak u Aulusów, przerwał Winicjusz. No więc widzisz, Pomponia wspomniała mi o jakimś bogu, który ma być jeden. Dzielna 35. Gdzie pochowała... Sojusznicy dramatycznie. Dzielna. Putin, Merkel. Logos nie byłby chyba bardzo wszechmocny, a raczej musiałby być bardzo marnym bogiem, gdyby miał tylko dwie czcicielki. To jest Pomponię i Ligię, z dodatkiem ich Ursusa. Musi ich być więcej, tych wyznawców. I ci dali pomoc Ligii. Ta wiara każe przebaczać, rzekł Winicjusz. Spotkałem u Akte Pomponię, która powiedziała mi, niech ci Bóg przebaczy krzywdę, jaką wyrządziłeś Ligii i nam. No widocznie ich Bóg to jakiś kurator, bardzo dobrowolny. Niechże ci przebaczy, a na znak przebaczenia niechaj ci wróci dziewczyny. Ofiarowałbym mu jutro hekatombę. Nie chcę jadła, ni kąpieli, ni snu. Wezmę ciemną lacernę i pójdę włóczyć się po mieście. Może ją w przebraniu znajdę. Chory jestem. Taka choroba. Z pewnym powitowaniem. Istotnie oczy Winicjusza podsiniały. Źrenice świeciły gorączką. Nieogolone rano za... Choroba. Poglukł ciemny. Czy zostawi pan PlayStation? Proszę pana, PlayStation i ja to jedno, także zabieram je ze sobą. Ale tato! Proszę przestać tu robić takie sceny, proszę pana, albo alimenty, albo PlayStation. Wygląda ta pogoda, może przez ten wiatr. Wcale nie jest tak ciepło i wieczorem czeka nas 16 stopni, więc nie będzie ciepło. Uwierzcie się, ciepło. Kampus. Cześć, Warszawo. Jakieś moje stereotypowe wyobrażenie, co tam się może kryć. A tak naprawdę w jednym mieście może być kilka uczelni serwujących te same kierunki studiów, które są pod pewnymi kątami troszkę zniuansowane i warto dokładnie poznać, czy jest więcej wykładów, czy jest więcej ćwiczeń, czy jest okazja na praktyki, czy jest współpraca międzynarodowa. A więc poszukanie różnych kryteriów, które pozwalają zobaczyć tę uczelnię jako ośrodek silny i dający mi wiele szans na własny rozwój. No i chyba w tym może pomóc Ela, między innymi. Na pewno też. Natomiast tu właśnie opowiadałem przed chwilą historię, że mojej córce, która wybiera się teraz na studia, nie zalecałem. Teraz co jedna, to będzie Ela. Tak oni kręcą, i pod tym kątem
Co jedna to Ela. Lecz i tu ją patrz. T-shirtów, od plusów, sukienek. Buty? Buty, myślę, że też będą. Torby. Design, torby, akcesoria, biżuteria. Co łączy to wszystko? To, że jest produkowane w Polsce. I to, że jest produkowane przez Polaków i to, że są to jakościowe rzeczy, niedostępne w hurtowej ilości. To są limitowane serie, często pojedyncze sztuki, które nie można dostać nigdzie indziej. Muszę się o to dopytać też w imieniu słuchaczek i słuchaczy. Drogo jest na tych targach? To zależy. Ceny są różne. Ja mam... Można coś upolować? Myślę, że na pewno wystawcy zawsze na targach dają lepsze ceny i zawsze są rabaty. To też są targi, trzeba o tym pamiętać, więc często ludzie się targują. Ja mam takie podejście, że wolę zapłacić więcej i mieć pewność tego, że to jest fajna rzecz i że ta rzecz będzie mi służyła przez długi czas. I docenić też pracę projektanta, właśnie bez targowania się, tylko po prostu wsparcie go i zapewnienie tego, żeby dalej działał, bo to jednak my stanowimy największą siłę napędową dla tego przemysłu. Targi Slow Weekend, najbliższy weekend, Sofa Factory zapraszamy, Slow Weekend, hashtag 5. Czyli piąte już targi Slow Weekend, hiszpański Tapas Festival. Do tego dokładamy, a my dla Was mamy vouchery. Możecie skorzystać z promocji, naprawdę dobrej promocji, dobrej promocji. Wystarczy wysłać na mój adres gabi.andrukowicz@pl odę do Waszego ukochanego jedzenia. Może to być oda na przykład do burgera. Najlepsze ody zostaną przez nas nagrodzone voucherami do zrealizowania podczas Slow Weekendu. Magda Buczek ze Slow Weekendu była moim gościem. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Mam nadzieję, właściwie to wszelką wątpliwość. Do zobaczenia w Sofa Factory najbliższy. To tutaj doskonale się sprawdzają środowiska artystyczne. Mówimy tutaj o takim cyklu, który się nazywa, powiedzmy tak, w kategoriach międzynarodowych gentryfikacja, czyli uszlachetnianie właśnie poprzez kulturę, poprzez działaczy kulturalnych, sztuka ogólnie rozumiana. Mieliśmy szereg wniosków złożonych do władz lokalnych, które nie zostały przyjęte tam z jakichś takich, z powodu, takich raczej drobnych powodów. Zaangażowaliśmy się, przesiedzieliśmy parę weekendów, żeby przygotować właśnie plany takiego ożywienia właśnie tego rynku. Nawet myśleliśmy o tym, żeby... Różnych planów oczywiście. Tak, przenieść, żeby przenieść na przykład tą ideę zagospodarowania i tego artystycznego ożywienia z Kazimierza Dolnego nad Wisłą, tam gdzie jest bardzo podobny układ urbanistyczny, gdzie właściwie są, można powiedzieć, takie wpływy renesansowe, gdzie też właściwie, można powiedzieć, rynek został odbudowany. Natomiast to wszystko jakoś zharmonizowało i z ludźmi, i z władzami. Tam oni mają, powiedzmy, no generalnie... Tam oni mają nadmiar teraz turystów. Tak, ponieważ za dużo tych sukcesów mają. Zabytkiwane. Chcieliśmy tak jakby przenieść te drożdże z Kazimierza Dolnego tutaj na Marienstadt. Nawet proponowaliśmy taki spływ kajakowy, prawda, żeby było jeszcze ciekawiej. No niemniej jednak... Tutaj te idee nie zostały podchwycone i to są naprawdę nieduże środki, bo to chodzi o to tylko, żeby zainicjować te grupy ludzi, którzy... No, ale chodzi przede wszystkim o jakiś pomysł, który wypali, tak, na przykład, jeśli chodzi o ten rynek. Bardzo dużo. Nie zostały te pomysły podchwycone. Podobały się owszem, wszem i wobec, natomiast nie było ciągu dalszego. Sami tego nie jesteśmy w stanie udźwignąć. No, tak, ja mam jeszcze pytanie do pani konserwator. Mam pytanie właśnie, jeśli chodzi o tą kamienicę pod Łabędziem, bo teraz tak, miasto mówi, bo to mi powiedziała ta pani, która tam mieszka i wykupiła jedno z mieszkań, więc jest członkiem wspólnoty razem z tą nową właścicielką. Ona powiedziała, że miasto w tej chwili
umywa ręce od wszelkiej odpowiedzialności za remont tej kamienicy, bo mówi, że skoro ona ten grunt wrócił w prywatne ręce, to miasto nic do tego nie ma. I to się może skończyć tym, że tam za parę lat zawiśnie nowa płachta z napisem nie zbliżać się, wyobrazi zawaleniem. Może być tak, ale może być również inny scenariusz, że właścicielka kolei nie podoła nakładom na remonty, bo to są ogromne zaległości, tak, wieloletnie, sprzeda. Sprzeda chyba na ręce i deweloper pora się z tym problemem. Wracając do wypowiedzi... Może to by było dobrze dla tej kamienicy? Może byłoby dobrze, niekoniecznie dobrze dla tej pani, która stanowi jedną osobową wspólnotę. No tak. Natomiast ja uważam, że nawet pięć, czynsz podniesienie do 5 zł też nie musiałby rozwiązać problemu. Ale tutaj za tego za dużo, to jest nieprawdziwe. Czynszymy hipoteką... Czynszymy hipoteki budynków. A tutaj muszą być podjęte radykalne działania, no bo bez tego nie da się odnowić tego obszaru. I myślę, że na parterach budynków, kamieniczek powinny powstać lokale różnego rodzaju, które spowodują, że wartość tych budynków po pierwsze wzrośnie, po drugie pozwoli na utrzymanie, a równocześnie ożywi to miejsce, więc jakby chociażby takie małe lokaliki, nie, to nie muszą być sieciówki, nie broń Boże, tylko małe kawiarenki. Widziałam jakiegoś kebaba chyba raz, no to nie tego typu usługi powinny w tym miejscu powstać. Jakieś sklepiki z pamiątkami, takie jak prowadzi pan Kiziniewicz. I to wystarczyłoby w tej skali. Natomiast jest kilka zabytkowych kamienic rzeczywiście i podejrzewam, że ich los może być również podobny do kamienicy pod Łabędzie. To jest ulica Bednarska, ale równocześnie i Marienstadt, sama ulica Marienstadt. I tutaj to wszystko zależy od polityki miasta, bo ja uważam, że można by było remontować, a to jest moje zdanie, remontować obiekty, które będą w przyszłości zwracane i obciążenia hipoteką tychże budynków. No nie można zostawić ruder w centrum miasta. To zresztą nie tylko na Marienstadcie się tak dzieje, że stoją takie nieszczęsne kamienice, często nawet i opróżnione, tylko dlatego nie remontowane w żaden sposób, tylko dlatego, chociaż w przypadku Zbawiciela jest taka kamienica, tylko dlatego, że gdzieś tam się toczy postępowanie spadkowe. No to chyba nie na świecie się takie rzeczy mają. Ciągle te Żydy tutaj o tych kamienicach tak gadają. Państwo zobaczcie. Tak na ślepo nie można pocelować w Radio Tok FM, bo tu jakaś Żydówka o kamienicach. Aniele, czyli co? Że to był bardzo różny czas, bo to był czas i entuzjazmu. Także proszę Państwa, ta linia, co się ciągnie od tych, którzy chcieli Magdalenę ukamienować, no to wiadomo, że to ponad 2000 lat, a jeszcze i więcej. Ręką ciśnie, kamieniami rzuca, 11 listopada, rzucanie kamieniami. Czyli w świecie tutaj, w Warszawie, gdzie nie ma, proszę Państwa, ani świadków Jehowy, ani mormonów, ani świętych, ani ewangelików. Jaki to jest system? Jaki to jest system? Jak ustąpili Żydzi? Ustąpiło PO, nie wygrali. Teraz jest linia Mysia. No to tak czy siak, no nie jedna osoba mi mówi, że na jedno wychodzi. No, a to ja to wymyśliłam. A czy ja wymyśliłam rzucanie kamieniami? Przecież jak jeszcze żeśmy pod Suwałkami głosiły, no to przecież kto rzucał kamieniami? No jak idą świadkowie Jehowy z Ewangelią, ludzie praktycznie bezbronni, bo tym mieczem jest Biblia, ale moherowi tego nie rozumieją, nie mogą pojąć. To dziewczyna lata i zwołuje tych chłopaczków takich, kamieniami rzucają. No to mija, ale wiecie Państwo, podstęp i głupota nie zna granic i oni tymi rękami się zamachują, to czy ona nie ma kamienia, bo tego bruku teraz ciężko, tego kamienia ciężko, ten bruk czymś może rzucić. Także się zamachują. W czasie, kiedy już świadkowie Jehowy to tylko czasem przyjadą tutaj do Warszawy, do moherowej Polski z Anglo-Ameryki, Białystok, do moherowej Polski, tu nad Wisłę przyjadą czasem z Anglo-Ameryki,
kolejki miały są, żeby sobie postać na przystankach. No ale moherowi są z kolei przesądni, to dla nich stanie to jest jak i mrowisko. Przypomina im to, że oni tak stoją przed Unią Europejską, dobrze się ustawili, żeby dali, bo to tylko jeszcze, wiecie państwo, Polska. Polska tak żebrze, jako ta żebracznica Warszawa zresztą. To ja też tego nie wymyśliłam. Najwięcej Warszawa chce przed Unią Europejską. Państwo zobaczą, że co tu się dzieje w tym Sejmie. O co idzie? O co chodzi? O pieniądze. Jak artyści chcieliby, żeby świat wyglądał? Gdzie panuje prawda, dobro i piękno? Gdzie ludzie są dla siebie dobrzy, tolerancyjni. Przyjemności jest dużo. Jest dużo przyjemności i jest... Narcyzmu też sporo. Wirtualny świat. Wyraźnie widać, na czym zostali ci twórcy wychowani, że to są, że to jest pokolenie... Współczesnych mediów bardzo. Bardzo. Smartfony, iPhony, wszystkie media społecznościowe, gry komputerowe. Taka łatwa estetyka, bym powiedziała. No, to estetyka prawdopodobnie przyswojona już przez to pokolenie i dla niego oczywista i dobrze się w nim młodzi czują. To jest estetyka, która dla mnie, ja już jednak mam swoje lata, nie jest do końca tym, co bym utożsamiała ze sztuką. Powtarza się opinia, że tu sztuki jest mało, ale może coś zostanie dla historii. Ale pani Ando, tak to jest, że każdy czas ma swoją sztukę i na tym Biennale można zobaczyć masę młodych ludzi. Nie, oczywiście, to przecież dlatego powiedziałam, to jest skierowane w przyszłość, to jest rzeczywiście ten horyzont wyobraźni zupełnie inny niż ten, do którego jeszcze 2 lata temu byliśmy przyzwyczajeni tu na Biennale. Trafić na to jest jeszcze ten, jak jest tych stacji, tutaj, bo FM, co Wałęsa chciał kiedyś dużo zniszczyć. Tutaj bardzo ciekawie, no mówi Rotenberg, zawsze w czwartki. A te Polki na Lubelskiej 32 udają, że one nie wiedzą, czy dzisiaj czwartek, czy dzisiaj piątek. I takie rozczarowujące dla kogoś. Polacy to jako te dupki, jako głupki, jako kołki rozporowe. No ona nie wie, czy to jest piątek, czy czwartek. No bo Iza powiedziała, że jutro, że w piątek nieczynne, no to więc firma Google to zauważyła, ale czy to jest jakieś święto w ten piątek w związku? Mnie zaskoczyło, szczególnie sposób aranżacji wystawy, czy też tych poszczególnych prezentacji w budynku Kunstwerke, który był zawsze, to była instytucja ofowa, właściwie antykomercyjna. I nagle się wchodzi do odnowionych sal, gdzie jest wszystko czyściutkie, widać ogromne pieniądze włożone w te aranżacje i zadajemy sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy to jest ten standard, którym dzisiaj sztuka chciałaby się uprasować? Elegancki? Czy to jest ten świat, który jest wizją tej przyszłości, że sztuka tak będzie elegancko pokazywana? W każdym razie to mnie zaskoczyło, te pieniądze stojące za tymi aranżacjami. Pieniądze w dużym czasami włożone też w produkcję, nie zawsze. Ten komfort oglądania tych bardzo długich projekcji, wideo, animacji, filmów, rozmaitego rodzaju technik, czasami zespolonych ze sobą, więc lightbox i wideo na przykład, czy animacja klasyczna połączona z komputerową. Widać właściwie, że te techniki zostały opanowane przez twórców i w większości wypadków mamy z tym do czynienia, jest bardzo mało obiektów. Właśnie. No nie wiem, czy bardzo mało pamiętam. No. Jednak tych kilka miejsc w Berlinie... No właśnie, jest 5 miejsc. One się właściwie koncentrują w centrum, z grubsza biorąc. Bo poza Kunstwerke, gdzie zawsze jest Biennale, mamy 4 inne dziwne miejsca. Jedno to jest... Akademia der Künste. Tak, Akademia Sztuk. Budynek przy Parize Plat, czyli w oku cyklonu, powiedziałabym. Przy bramie brandenburskiej, gdzie 4 poziomy tego budynku są zajęte przez rozmaite wypowiedzi artystyczne. Bardzo rozmaite, właśnie tam jest trochę obiektów, rzeczywiście. Ale też trafiłam tam na performance.
live, który się odbywał w takim właśnie stylu, o jakim mówiłyśmy na początku. Muzyka, techno, taniec, publiczność tupiąca nóżką. Tak, tak, tego tam one są... Radio Koncina, Radio Koncina. Także widzicie Państwo, bardzo wiele niebezpieczeństw w Warszawie. Na cały program. W tym systemie żydowsko-moherowym, no bo tak, nie ma ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani prawosławnych. A to, co na tych telebimach, no to kłamstwa i głupoty, przecież ludzie sami siebie wykluczają. Jak nie czytasz Biblii, nie czytasz Słowa Bożego, no to co z siebie robisz? Ateista, wyrzutka społeczeństwa. Jesteś bez serca, nieczuły i tylko chcesz. No i to z Litką wczoraj też rozmawiam. Ja mówię, słuchaj, wy moherowe, to wy tylko przeszkadzacie. Nie pomożesz, nic nie robisz, pieniędzy nie masz, nie masz ani kromki chleba zjeść i tylko tobie wypada prosić o coś. Widzę, że często się wstydzisz. No, nie pójdziesz, nie skombinujesz sobie, nie załatwisz dla siebie choćby. A to potem głodna siedzisz i jesteś wściekła. I się pytasz i głupie pytania, a co sro, trzeba wyjść. No. Tacy są moherowi, no bo dzisiaj też na temat misjonarzy. Kto to jest misjonarz? Kim jest misjonarz? Misjonarz to ten, kto daje, a ten, kto bierze, to kto to jest? Sługa diabła. Kobieta i przeszkadza, diabolu, tymi kopytami, racicami przeszkadza, tym ogonem diabła przeszkadza. Świadkowi Jehowy. A rzucanie kamieniami to czy ja to sprawka? Słudzy diabła. Na Biennale tam jest kilkoro artystów i tam jest też trochę obiektów. Są zdjęcia, jest kolejka, taka miniatura kolejki, która jeździ i można się na niej przewieźć. Jest chiński artysta, który pokazuje bardzo takie manieryczne rzeźby. Ja przyznaję, że to nie jest estetyka, w której ja się dobrze czuję i prawdopodobnie młodzi kuratorzy czy młodzi krytycy, których sporo z Polski też przyjechało, w swoich recenzjach zrobią jakąś poważniejszą egzegezę i być może nawet zinterpretują to wszystko w sposób bardziej prawidłowy. Ja się w tym czuję obco. Głos pokolenia bez głosu, ta sztuka, która raczej nie kwestionuje, tylko zajmuje się... Ona się w ogóle nie zajmuje rzeczywistością. Ona stara się w ogóle nie mieć żadnego styku z rzeczywistością. Nawet jeśli tam są cytaty takie ze sklepów second hand, jakieś zresztą już dawno wyeksploatowane, niegdyś w latach 70. rzeczy, obiekty znalezione, czy... żywe postacie, które zastygły jako rzeźby, co Jerzy Kalina robił w 70. latach w Polsce na przykład, a co Gilbert and George robili na świecie. No właśnie, z brakiem polskich akcentów na Biennale, na tym Biennale berlińskim, poradziłyśmy sobie zupełnie inaczej. Znaczy Polska sobie poradziła. Polska sobie poradziła, no wiadomo, Polska mistrzem Polski. W każdym razie udało się nam zobaczyć wernisaż pracy Pawła Althamera. W galerii Neugerim Schneider. Tak, to jest taki projekt wielostopniowy, bo to co widać należy dopiero przemyśleć, bo tam sala jest zaaranżowana w gaj, przedustawny gaj z ptakami fruwającymi, ze świerszczami, ze śladami po ogniskach. Z człowiekiem pierwotnym. Z człowiekiem pierwotnym, do którego modelem jest Paweł Althamer we własnej osobie, wyrzeźbiony i odlany potem w postaci ceramiki, który siedzi w pozie egipskiego pisarza i rzeźbi figurkę paleolityczną. To jest taki palimpsest, gdzie Paweł się odwołuje do tych przedwiecznych wartości, gdzie sztuka zawsze miała swoje miejsce. Ale nie jedyny to polski akcent. Dośka Macuga, artystka polska, która mieszka w Londynie, miała bardzo ciekawe otwarcie wystawy swoich dzieł, ale też jak zwykle zagarnęła ona cytaty z dzieł innych artystów, wielu bardzo ciekawych, w pawilonie Schinkla, który jest właściwie bardzo trudno dostępny, bo on się mieści na placu budowy i remontów między operą a budynkiem Humboldt Forum, który ma zastąpić niegdysiejszy Pałac Fryderyka, więc troszkę się tam można zgubić, ale jak się już dotrze do tego pawilonu projektowanego przez
wybitnego architekta niemieckiego Schinkla, to na dwóch poziomach tam są takie dialogi z historią sztuki, z estetyką, z filozofią. Bardzo interesujący. To jest artystka, która jest mimo wszystko nadal bardzo mało znana. Miała co prawda parę lat temu dużą wystawę w Zachęcie, ale jest mało obecna, bardziej jest obecna w świecie. I koniecznie Stanisław Fijołkowski. Stanisław Fijołkowski, który klasyka polskiej sztuki, klasyka polskiego, do bardzo dobrego malarstwa. Uczy Strzemińskiego? No, wszyscy wiemy, kim, myślę, że w Polsce wie, kim jest Stanisław Fijołkowski, ale poza Polską właściwie jest nieznany. I przypomniała go galeria Izabeli Czarnowskiej. Jest bardzo piękna wystawa, bardzo dobrze dobrane dzieła, również wypożyczone z wielu muzeów polskich, które pokazują rangę tej sztuki na tle tego, co się dzieje w świecie. Bardzo dobrze jest odbierana ta wystawa. Bardzo dobre są recenzje. Świat odkrywa Fijołkowskiego. Zapraszamy na Biennale do Berlina, ale koniecznie proszę zajrzeć przynajmniej w te trzy miejsca, o których mówimy. 5 godzin w pociągu i jesteście Państwo w innej rzeczywistości. My jeszcze w Berlinie zabawimy czas jakiś. Zapraszamy za tydzień na Antymaterię. Anda Rotenberg i Anna Wacławik Karpik. 5 godzin pociągiem, także widzicie. Nie ma co tutaj kręcić, proszę Państwa, że ta Iza mówi, że no proszę Państwa, tutaj przecież firma Google nagrywa, że w piątek jest nieczynne, no to więc, a ja dzisiaj się pytam, czy to jest jakieś święto w piątek, czy coś Moherowa na ten temat może wiedzieć, co u niej w kraju, tutaj w Polsce dzieje się, co ma miejsce, no to przecież ona nie wiedziała, czy dzisiaj piątek, czy czwartek, ale to one tak specjalnie potrafią kręcić, bo przecież wiadomo, że to jest jezioro kłamców, tutaj nie ma ani świadków Jehowy, nie ma, bo mieszkają tylko w Anglo-Ameryce Białystok, już na przyszłość przyszła ziemia obiecana na czasy milenium. Nie ma tutaj prawosławnych ludzi, bo prawosławni są tam właśnie, w Anglo-Ameryce Białystok. Tu nie ma ludzi prawosławnych, nie ma prawych. Co prawo i solidarność, co to jest solidarność, sprawiedliwość, co to jest? Oni, proszę Państwa, ja tego nie wymyśliłam, ale jak zawsze 11 listopada było, to oni z tymi kamieniami lecieli tu na policję, przy Marszałkowskiej, ja patrzę kordony policji. Ja to się nie boję, bo, proszę Państwa, mój ojciec policjantem do nas zawsze, jak ten Kazio, nie Kazio, tylko ten wujek Stasiek przychodził, to otwierać, policja, to myśmy byli przyzwyczajeni, a teraz jak tutaj ten Janek Witek umarł, no to ja jestem też przyzwyczajona, że zawsze jak ktoś tutaj jest, to ktoś jest podły, na przykład ta Lipska, no to przecież to jest podły babsztyl, ona przyłazi, ona by tu chciała pomieszkać, pracę załatwia, jakieś granty, nic nie załatwi, głupoty tam wygaduje, głupoty załatwia, za darmo, wszystko za darmo, w służbie zdrowia za darmo, szczękę wstawiła, przychodzi, nawet nie ma kromki chleba, nie ma co zjeść, ta von Lipski. No to przecież jakie to durne, żeby koło siebie się zakręcić, żeby gdzieś, jak ona gdzieś chodzi, koło jakichś barkach, restauracjach, jak, jeżeli ma jakichś znajomych, ale ona chce udawać szlachciankę, no to więc tutaj z Saskiej Kępy, z francuskiej, przecież tutaj Warszawa jest jeszcze jako Praga Południe, polski Wedel, Saska Kępa, Park Skaryszewski, to te szlachcianki mają dwie lewe ręce i się wstydzą. Nawet przyszła ta von Lipski do tej zakonnicy, gdzie ona wydaje ciuchy amerykańskie, ma różne takie, ludzie przynoszą, znoszą, z Ameryki nawet przysyłają, z Anglii, Ameryki, Białystok, czy skąd, z różnych źródeł ma zakonnica w jednym pokoju takie, w drugim pokoju jeszcze inne, jeszcze lepsze, no ale zakonnica lubi, jak się poprosi ją o cokolwiek, jak coś ktoś potrzebuje, no to ludzie, jeśli są do rzeczy. A ta przyszła tutaj na tym biurku i chciała coś tutaj nadawać, ta zakonnica nie ma czasu. Ja mówię, to chociaż listę rób, kto przychodzi, imię, nazwisko, z jakiej ulicy przychodzi, co, kto i jak. No ale jak to ta von Lipski jest gruby babsztyl, i to durne takie, że ani sobie jakieś bluzeczki nie wybierze, bo przecież są nowe, amerykańskie i takie, siak. A ona się wstydzi, no bo ona chce być tą szlachcianką, no ona nic sobie nie załatwi, a potem przychodzi, to chciałaby coś zjeść. No,
a ona po prostu no, nie ma tych pieniędzy i to co ona miała, to jak jej syn przyśle, no to 100 zł, to tutaj musi haracz jakiś zapłacić, czy co, no to co tam dla niej zostanie, 20-30 zł? No to wiecie Państwo, niestety, a jeść się chce i Warszawa jest głodna wciąż, a nie oszukasz Pana Boga. Jak chcesz jeść, no to wiesz, cały czas wody nie będziesz pić. No tu wodę piję, jeszcze tą Ewę z Grecji tu ściąga. Ja mówię, won, precz, nie wchodzić, nie przekraczać progu, bo ona tu, wiesz, zaraz ci do wanny wody naleje i hipopotam będzie się kąpał. Przecież to wszystko są horrendalne ceny, to po pierwsze. Po drugie, ona tu zajmuje całe to pomieszczenie. Całe to studio naszego radia, to FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra, no może jakąś gwiazdę byśmy z tej Ewy z Grecji zrobiły, no ale jeśli ona ma pusty mózg, tutaj te baniaki takie nastawia, miskę na miejsce, pudełko, puste pudełko, na pustym pudełku jeszcze inne puste pudełko, potem to się wali, jak dotkniesz, czy zahaczysz, czy jak. Także proszę Państwa, głupi babszter, ja mówię, nie wchodzić tutaj i tego. I nawet i policję właśnie nasyłały. Ja mówię, dlaczego? Von Lipski przyjechała, miała tutaj chodzić do sądu, miała się pytać, miała dowiadywać, a tylko raz była u prezesowej spółdzielni Sław. A jeszcze oszukała ją, ja mówię, bardzo dobrze, że oszukała durną prezesową durnej spółdzielni Sław, to można jeszcze i oszukać, że jest kuzynką jakąś tam Janka Macieja Witka. A ona mówi, to dlaczego pani się nie stara o mieszkanie? Ja mówię, proszę pani, mieszkanie 30 tysięcy zaległości, to czy ja jestem durna, że wygram spadek? Ale ona przecież nie wygra spadku, bo ona nie jest żadną kuzynką, ale może jakąś moją kuzynką, to może prędzej. Także proszę Państwa, łazi jakieś granty, załatwia bzdury takie, przyjdzie głodna i rozgląda się, ogląda się, żeby co, kto ją czym poczęstował. Kurczaczek tu przyjdzie, bo jak są te wielkanocne święta wasze mocherowe katolickie, to ja miałam kurczaczka, no to więc jeszcze od tego czasu ten kurczaczek przychodzi, o teraz dzwoni, też przeszkadza, on też przeszkadza, ja mówię, bo ty dzwonisz jak ja wychodzę na obiad, a po prostu ty wtedy dzwonisz i wtedy ja nie wiem, kiedy ty przyjdziesz, czy za pół godziny, czy za godzinę, czy za jak, ale że to wszystko jest takie jakieś głupawe jest, no to co ja mam na to poradzić? Także proszę Państwa, to jest właśnie taki ten styl. No. Także teraz nadajemy, proszę Państwa, SMS-y słownie. Czyli będę mówiła. I teraz tak, kurczaczek. Zaraz włączymy, zaraz wracam. Kurczaczek. I co tu jeszcze? Plus. Nagraj audio. Dźwięk. Nagraj dźwięk. Dobrze. Radio Conchita, proszę Państwa. Czy jestem, przyjmuję prysznic hinduski, czy jestem w toalecie, czy gdzieś indziej, w minarecie, to proszę być cały czas z nami. Jesteśmy tutaj, nadajemy, jesteśmy wciąż. Proszę Państwa, jesteśmy wciąż. Gdy nadaje nasze radio, to FM Euro Conchita, dźwięk. Także pobrane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to nie działa. No to więc tak. Dźwięk. Nagraj audio. Zrób zdjęcie. Kontakt, kalendarz. Może tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To też nie to. Widzisz? Jak chcesz, to nic. Nie przeszkadzaj tylko. Nie przeszkadzaj tylko. I teraz coś dodaj, na przykład staw szybki tekst, dodaj do tematu, ustawienia czatu, nie, tutaj to, tutaj nie to, tu wrócić, tu jeszcze raz wrócić. O której i ten plus, tak? Ten plus. Zdjęcie, film, zrób zdjęcie. Nagraj wideo.
kontakt jakiś, biuro numeru. Nie, to nie, to też nie. Także te telefony czasem nie są takie praktyczne. No jeszcze ten, Max.com to jeszcze, ale mam tutaj Microsoft, to jest okropny, bo mi się wszystko cofa, tu się chowa, nic nie pod... No, nagraj film. Nie będę nagrywać filmu, bo powinno być przy dźwięku. Dźwięk. Dzwonek. Nie, no. Dzwonek to nie. Ostatnie. Zobaczmy ostatnie. Brak elementów. Ostatnie. Dźwięk. Może tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć. Też nie ma. Widoki siatki. Ustawienia. No, także proszę Państwa, no, czasem się samo włącza, ale teraz na dokurczaczka nie mogę nic tu wysłać, bo mnie to denerwuje, jak to denerwuje. No, tu cofnąć. Wieczorem. Bo Litki też może nie być. Litki też może nie być. Nie być. Wczoraj o 22 przyszła. Wczoraj o 22 przyszła. Także no różnie tutaj się dzieje. Różne tutaj są te sytuacje, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Także dzisiaj o rzucaniu kamieniami, o systemie moherowym. Tutaj też w wizualizacjach El Mercedes Państwo zobaczą co nieco na temat pikniku na Skaryszewskiej 11. No to tu. Poza tym 11 też na Podskarbińskiej 2 jest wernisaż, a że dzisiaj 9, no to już to będzie chyba jakoś tak w niedzielę, czy co? Czy w sobotę? Poszła, trzeba więcej suwerenności. I czy to jest jedyna alternatywa? Czy naprawdę musimy wybierać między bardziej integrować, albo wycofać się z ryzykiem, że w ogóle wylecimy na jakieś obrzeża? Znaczy, na pewno nie jest oczywiście. Na jakieś obrzeża. No bo dzisiaj, proszę Państwa, w autobusie, w tramwaju warszawskim o wykluczeniach. Ja mówię, jeżeli ludzie sami nie czytają Pisma Świętego, sami są sobie winni różnych sytuacji, to po co oni pokazują w autobusie jakiś taki film, że idzie facet z babką, no i nogę ktoś podstawia, podeszła babka, w twarz uderzyła. Po co to prowokować, po co to reklamować jakąś taką nienawiść? Nienawiści z każdej innej strony jest pełno. Po co to, proszę Państwa, jeszcze tak podpuszczać kogoś, no, podpuszczać. Pełno jest pijaków. Jak jesteś w tramwaju, w autobusie, będziesz się patrzeć, to Ciebie zaatakuje. Będzie ktoś gadać, potem podejdzie i może zaatakować, a to wiadomo. No, także proszę Państwa, tutaj Polacy raczej widzę, że sobie sami nie mogą dać rady. A co dopiero, jak jeszcze by puścili obcokrajowców. Nie daliby sobie rady Polacy. No niestety. W Polsce tu sytuacja jest bardzo zła. Nie wywiązuje się ze swojej roli, to może dyskutować, ona też nie ma kompetencji Komisja Europejska, ale fundamentem jest wspólny rynek. Jeżeli zaczniemy rzeczywiście, zobaczymy, że wspólny rynek zaczyna się zwijać, że mamy coraz więcej wyłomów. Także widzicie Państwo, tutaj no, musimy troszeczkę grać z tą Unią Europejską, bo jest wspólny rynek. Ale dla dobra sprawy, jeżeli my nie czytamy Biblii, jeżeli my lekceważymy, to dla czyjego dobra? Dla diabła. A my nie możemy być sługami diabła, bo my jesteśmy świadkami, sługami Jehowy. A tutaj nie ma w Warszawie sług Jehowy, świadków Jehowy. Na te twarze spójrz, na tych kłamców w tramwajach stołecznego miasta Warszawy, jak oni kręcą, jak oni kombinują. Jezioro kłamców, to przecież od razu widać, baba się babsztyl po głowie drapie. Potem, co jedno, to jakaś Elżbieta. Albo ci kochankowie z Lubelskiej 32, no przecież bezdomni, to dlaczego ich ta żonka po tygodniu przepędzi? No bo oni ją pobiją po dwóch tygodniach.
czy tak moherowe takie, co śpi na Marszałkowskiej, na przystanku, czy to jest normalne. Oni sami mieszkanie mieć nie będą, bo to za mieszkanie trzeba płacić, tu za wodę osobne, tutaj jak ja policzyłam, to za taką klatkę, to trzeba 700 zł płacić miesięcznie. To wcale nie są żarty. I mówię więc do tej Von Lipskiej, do tej elektrowni, zobacz, co tam się dzieje, bo na razie nie przysłali żadnej informacji. A potem, jak się okaże, że po śmierci Janka Witka my tu mieszkamy oficjalnie, a tam przyjdzie jakieś rachunki do zapłacenia, przyjdą za pobieranie prądu nieoficjalnie, a przecież my płacimy, no to przecież, proszę Państwa, to jest żydowskie, żydowskie od końca. Kupa śmiechu na wydechu. I tutaj już gazownia, zresztą mamy tu całe wypracowanie napisane na temat gazowni, proszę Państwa. Kupa śmiechu na wydechu. Jak oni potrafią przychodzić licznik ludziom wyjmować i kłamać za drzwiami, że oni przyszli, proszę Państwa, licznik wymienić. 3, 4, 5 razy tu byli, proszę Państwa. Także to jest tak prymitywne, jak się świat moherowych systemów wszelkich, mazowieckich, tutaj w Warszawie zachowuje. No to jest okropne, no. Także proszę bardzo, buziaczki i jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Koncita. Barbie, Baby, Langstrom Extra. Zaraz będziemy tu kłaść te kartki, kurczaczka do szuflady, tu Janka te kasety powypieprzamy, stare lenty. Po co to komu potrzebne? Także proszę być koniecznie z nami. Nasze audycje są w internecie El Mercedes, Witeklandia, Elhof Art 2000, jak również Wisiolandia Plus. I na Google Plus, przechodzimy na Google Plus. Google Plus jest to, proszę Państwa, bardzo dobry kanał. Daily Motion to teraz ja jakoś tak nie za bardzo mogę nawet filmu wrzucić dłuższego, no bo jak tu się wycofuje cztery razy wchodziło, nie weszło, no to jak puszczę godzinny film, to on mi 1000 razy wyjdzie, to ja go nigdy nie wrzucę. Także to Daily Motion, to ja nie wiem. Facebook, to ja wcale nie chcę mieć Facebooka, bo tam jest inwigilacja, jest to niesmaczne. Jeżeli chciwi pazerni chcą wiedzieć o tobie wszystko, to jest niesympatyczne, niesmaczne. Dzisiaj w audycjach podajemy Państwu dużo informacji na temat Anglii. Jak to jest, że Anglia, proszę Państwa, jest bardzo bogata i chce wyjść z Unii Europejskiej, a nie mają tam pieniędzy, żeby ludziom dać, bo to Anglo-Ameryka, proszę Państwa. Ale skąd mają te pieniądze? Podboje, proszę Państwa, kolonie. Złodziejstwo i grabież. No skąd mają te pieniądze? Tak, Anglia. No i co jeszcze? Od zawsze, od II wojny światowej. Więc problem polega na tym, że mamy społeczeństwa, które sygnalizują różne rzeczy. Myśmy to mieli II wojnę światową. Anglia II wojny światowej nie miała. Także zapraszamy Państwa tutaj do wysłuchania. Ale pytanie jest, czy na temat siódmej potęgi światowej, które są za integracją europejską, Anglo-Ameryka. Będą starać się rozmawiać z tymi ludźmi, czy będzie właśnie próba tak stygmatyzowania i tak naprawdę mówienia, że wszyscy ci, którzy się nie zgadzają, głosują na tego albo tamtego, nie wiedzą, co jest ważne dla Europy, my dla was wiemy. Ten sposób komunikacji, mam wrażenie, już dzisiaj nie działa. Tylko to są jakby, to są problemy, oczywiście kwestia systemu ekonomicznego i tego poczucia u wielu ludzi, że jednak on był zbyt liberalny, że zapomniano o tych pewnych wartościach wspólnotowych i odpowiedzialności. Jest kwestia właśnie tego deficytu demokratyzacji, który nie jest tylko na poziomie Unii, on jest na poziomie państw, znaczy establishment na każdym poziomie budzi rosnącą niechęć i jest kwestia struktury Unii Europejskiej. To są jakby te trzy kryzysy. I jeżeli chodzi o tę strukturę Unii Europejskiej, już zamykając, no to myśli pan, że ten namysł to może teraz trwać 10 lat. To nie wiem, to namysł, nie chodzi o zwoływanie kolejnych konferencji i pisanie, tworzenie grup mędrców, pisanie papieru, których tutaj nikt nie czyta. Nie, czy mam wrażenie, że ten proces tam się zaczął. Czy on się zaczął na poziomie państw narodowych, czy te wszystkie zmiany polityczne, o których pani mówiła, czyli mamy do czynienia jednak z wymianą elit.
z dochodzeniem nowych ludzi, no i twarz, zobaczymy, co oni będą, co oni wniosą realnie, ale na pewno ten proces się zaczął. To jest bardzo radykalizacja towarzyszy. Czasami ta radykalizacja jest jedynym, tak mam wrażenie, z punktu widzenia Francuzów, Greków, prawda, Włochów, radykalizacja jest jedynym sposobem, żeby coś zamanifestować. I pytanie jest, jak długo ten proces będzie docierał do Brukseli umownie, tej unijnej, i jak on zostanie tam odebrany. Czy on zostanie odebrany na zasadzie właśnie pewnych sygnałów i konieczności modyfikacji myślenia, sposobu działania, komunikacji, czy też będzie tak długo, jak to możliwe, hamowane. No ja się obawiam, że jeżeli mamy na czele Komisji Europejskich ludzi takich jak Juncker, czyli przedstawicieli tak naprawdę Europy, której już nie ma, znaczy polityka zupełnie innych czasów, innej epoki, bo to jest problem demokracji. No, lata 80. Europy Zachodniej, małej, tak, znaczy powiedziałem, tak, świata, który się skończył tak naprawdę nie tylko w 89, ale który się skończył na pewno w momencie, kiedy doszło do rozszerzenia europejskiej i w Stanach Zjednoczonych się dużo zmieniło. I zobaczmy, że dzisiaj to, co jest problemem polityki europejskiej, tak samo amerykańskiej, właśnie jest to przekonanie wyborców, że jakby nie było to, co Krastek ktoś napisał, że możecie zmieniać tak rząd, ale nie zmienicie polityki, że ciągle mam do wyboru między tymi samymi ludźmi, tak? I stąd jest fenomen Trumpa, stąd jest fenomen Le Pen we Francji, tak? Stąd są te wszystkie ruchy we Włoszech, więc ja mam wrażenie, że ten proces się zaczął, pytanie jest, jaka będzie reakcja właśnie odgórna. I to nam pokaże, na ile jest gotowość i chęć do namysłu rozumianego jako normalny dialog i komunikacja. Strasznie dużo spadło nam na głowę w tym sensie. No to jest też trochę tak, że my jesteśmy w centrum tego, bo jesteśmy częścią tego procesu, tak? Więc to jest też tak, że pewne rzeczy, my nigdy nie byliśmy uczestnikami tego rodzaju kryzysu, bo nas nie było po prostu w Unii Europejskiej. Dzisiaj jesteśmy w życiu w szczególnym momencie, mamy już obserwowanie tego z bliska, stąd wrażenie, że to jest jakiś koniec świata, końca świata. Właśnie, nie pani, jak chciała pana zapytać. Też mam poczucie, że nie ma powrotu do tego business as usual, że tak już nie będzie, jak było. Coś musi się zmienić, ale czy to jest taki kryzys as usual, których Unia miała już wiele, czy jednak on jest znacznie głębszy i poważniejszy? Czy każdy kryzys jest w jakiś sposób nowy? Na pewno to, co w tej chwili jest problemem, że po pierwsze skala tych kryzysów, nakładanie się to i brak pomysłu, jak z tego wyjść, ponieważ mamy kryzys gospodarczy, nałożony kryzys polityczny i jeszcze kryzys bezpieczeństwa dookoła Europy, więc tak naprawdę widzimy dzisiaj próbę raczej ratowania na bieżąco się. Przykładem jest ten porozumienie z Turcją w sprawie migrantów, które niczego nie rozwiązuje tak naprawdę i bardzo złe, a sprzedajemy pewne ważne dla nas rzeczy. I być może to rzeczywiście jest kryzys, który będzie miał o wiele głębsze i bardziej radykalne znaczenie do czasowego kryzysu, ale to czas pokaże. Olek Wasica z Polityki Insight był Państwa moim gościem, a raport, którego jest współautorem o polskich i brytyjskich wizach w przyszłości, znajdą Państwo w internecie. Bardzo dziękuję. Reklama. Także widzicie Państwo, nie ma co tu Anglików udawać. Na Żurawie i restauracje to są nazwy angielskie. Polacy, Żółtowska, Joanna, aktorka mówi, że Polacy są niedowartościowani. Wiem, kiełbaska. I dlatego tak kłamią. Jezioro kłamcy. Już zabrakło. Radio Conchita, bądźcie z nami. Wystarczy stosować go raz w tygodniu. A przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant... W ogóle to mnie to denerwuje, że te reklamy to... Monika na przykład napisała, dlaczego kibicuje, bo wierzę, że razem... Dupę zabracają. Będziemy wraz z czterema córkami wspierać duchowo, z barwami biało-czerwonymi. Polska gola, krzyczy Babiniec z Bilno. Tak napisał. Jest taki zakrzyk. Więc na pewno będzie dobrze. Cały czas czekamy na wasze głosy. Zestaw kibica czeka. W piątek też dowiemy się, do kogo powędruje. Taki fantastyczny, wielki telewizor. 50-calowy. No po prostu każde źdźbło trawy na murawie widać. Cały czas czekamy na voxfm.pl. Odpowiadajcie na pytanie, dlaczego kibicujecie naszym. Chcemy stworzyć bardziej możliwość do bardziej takich partnerskich relacji między administracją a obywatelem, przedsiębiorcą też. A chociażby możliwość zawierania umów procesowych, czyli kończenia zamiast decyzją takim aktem, który jakby nas no, w jakiś sposób pogodzi, jeśli mogę tak powiedzieć, ale też na przykład, żeby wprowadzić instytucję mediacji do postępowań administracyjnych. To są zupełnie takie nowe instytucje dla naszego prawa. Sami jesteśmy ciekawi odbioru tych propozycji
w szerszym gronie. Ja osobiście zawsze jestem za mediacją, muszę pan powiedzieć. Cieszę się, bo my też na przykład pracowaliśmy nad mediacją w sprawach cywilnych i też tutaj widzę ogromny potencjał dla firm, żeby stosować częściej mediację zamiast wędrować do sądu, bo mamy i szybciej i taniej oczywiście zawsze niż postępowanie sądowe, ale po drugie dobrze to wpływa też na relacje między samymi firmami, bo myślę, że konia z rzędem temu, kto zobaczy utrzymanie relacji między dwoma firmami po wyjściu z sądu. Po mediacji zdarzają się sytuacje, że nawet potrafią dokładnie nowe kontrakty zawierać. No dobrze, ale to wygląda na to, że trochę trzeba będzie dozatrudniać jakichś urzędników, co? Czy nie? Nie, nie trzeba będzie zatrudniać urzędników, bo to byłoby alternatywny sposób załatwienia sprawy w stosunku do tych dzisiejszych postępowań, czyli wydawania decyzji. Także tutaj w tą ścieżkę byśmy z tego powodu właśnie chcieli pójść, żeby nawet dzięki temu, że na przykład urząd zawarłby ugodę czy umowę taką administracyjną ze stroną, to tu mamy też, wracając do pierwszego aspektu, mniej później tej mitręgi instancyjnej, no bo jak obie strony się zgadzą ze sobą, to już żadna nie będzie skarżyła się wyżej. A mediacja będzie jakaś taka urzędowa, w sensie, że będzie jakiś taki urząd mediacyjny, czy to będzie się... Nie, nie, myślę, że urząd mediacyjny to by mogło być raczej rozwiązaniem, które boję się, żeby mogło nie wypalić. Myślimy raczej na oparciu się po prostu na profesjonalnych mediatorach. Dobra, co dalej? Dalej. Coś jeszcze w tej takiej relacji administracja-obywatel, tutaj jakaś w tej kieszonce? Na przykład ciekawostką jest taką, że mamy dzisiaj w Polsce 50-letni okres przechowywania akt pracowniczych, czyli jeżeli ja jestem pracodawcą, kończę stosunek pracy z pracownikiem, to później przez 50 lat jeszcze muszę trzymać jego dokumentację pracowniczą. W papierze takie? I w papierze, dokładnie. Bo to wyblaknie, nie? No... Jest takie pewnie ryzyko, dlatego podejmujemy z dwóch powodów wspólnie tutaj z ZUS-em i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysiłek, żeby po pierwsze umożliwić elektronizację tych dokumentów, ale po drugie i ważniejsze, po tym okresie my myślimy, żeby to był okres maksymalnie 7-10 lat, żeby przechowywanie tych danych już brało na siebie państwo i instytucja rządowa czy państwowa. No właśnie, ja też zwiększyłem tu interes, skoro tak jest, że takie duże firmy, rozumiem, muszą tam na przykład, co zatrudniają na przykład 10 tysięcy ludzi, też muszą przechowywać, prawda? Muszą przechowywać. To jest biznes archiwizacyjny po prostu. Z jednej strony tak, a z drugiej strony niestety słyszymy bardzo dużo przypadków, kiedy ta dokumentacja niestety, ale ginie. Dzisiaj mamy częste zmiany firm, dochodzi do przejęć, dochodzi do łączeń firm. Zaczynają, słyszymy coraz częściej, być kłopoty z odnajdywaniem swojej dokumentacji pracowniczej u poprzedniego pracodawcy. Tak, wagony, konwoje tych wszystkich akt przywożonych z jednej siedziby do drugiej. Dobrze, czyli to będzie skrócone do 7, 8, 10 lat, tak? Tak, przechowywanie. Tak, tutaj myślimy w tej kategorii czasowej. No też z tej sfery takiej administracji, no to też pewnie kontrole, zawsze taki temat istotne, czyli też, żeby te kontrole były bardziej przewidywalne, ale też koncentrowały się na tych obszarach, których ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest wyższe, czyli tam, gdzie żeby, inaczej powiem, żeby nie było takich kontroli, nie wiem, na oślep, na przypadkowych, tylko żeby też firmom, które nie generują ryzyka, na przykład małe firmy, które wypełniają swoje obowiązki po Bożemu, to żeby nie miały tych wizyt częściej niż firmy, które, nie wiem, powiem tak ogólnie, właśnie to ryzyko z jakichś powodów. Czyli to powiedziałem, że taki pomysł normalizacyjny raczej niż... A to bardzo ładne nazwanie tej propozycji i cieszę się, że pan redaktor też tak to odbiera. I podobnie odbieram naszą propozycję, która zmierza do tego, żeby jeżeli u niej jest kontrola drugi, trzeci raz i stwierdza mi na, nie wiem, w protokole kontroli, że jest u mnie wszystko w porządku, to żeby za trzecim, czwartym razem, jak przyjdzie następna kontrola, a zmieni się interpretacja na przykład przepisów w tym organie, to żebym